Cześć wszystkim, witam was na kanale X Games. Ja jestem Eryk, a to jest kolejny odcinek z Uniwersum Sześcianu. I słuchajcie, jesteśmy w tym miejscu, w którym skończyliśmy. Ale byłem w domku i dokończyłem tam parę rzeczy, tak jak na przykład dach w karczmie. Oraz porobiłem trochę podkładu, bo chcę to wykostkować. Wiecie, w tych takich kamiennych tych płytkach. No nieważne, bo chcę tam zrobić, wiecie, tą dzielnicę mieszczan. No, ale tak jak obiecałem w poprzednim odcinku, dziś lecimy do tych wioseczek. Tu jest jedna, tam jest jakieś więzienie chyba. Halo, przybliżyć, no. A tam jest druga. Tylko czemu jej nie widzę? Halo, no chyba jej nie zgubiłem, nie? Jest ta... Ej, może ja nie wiem, gdzie ona jest. Ej, no były przecież. Halo, wioska! Dobra, coś tam widzę. Dobra, jest tam druga wioska. No to do której najpierw? Dobra, przy tej już jestem, wiecie, bo jej nie widziałem. No to lecimy do tej, nie? Ogólnikowo. Bach, bach, bach. Po co mi kilof na piaseczku? Tak, wiem, kończy mi się siekierka, ale mam zapasową w ekwipunku. Ponieważ jak byłem w domu, to też, wiecie, tą plantację akacji ściąłem i ściąłem pierki, nie? Żeby trochę mieć, posadziłem... Ej, w sumie akacji to nie powinienem posadzić, bo już tutaj przyleciałem. Dzień dobry, wieśniaki, jak się macie, co tam dacie? Co macie ciekawego? Witałka masz. Hello, wy jesteście pustynne. Przydajesz coś? Ty też nie? Kurde, wszystkie takie. Do domu! Poszły. O, ale masz zielony ten. Ty sprzedajesz? Nie, też nie sprzedajesz. Co to są za drzwi, słuchajcie? O Jezu. Z czego te drzwi robią? Hello? Tutaj ma siedzisko, kaktusika ma... Ej, chcę takiego... Czy wy nie macie okien? To taka bieda. Bez okien. Tutaj jest świnka. Hello? Sama jesteś jedyna. A tutaj zrobili wodę. O, ciekawe. Ja tak nie potrafię w tym robić wody, ale dobra. Świnka, nie wychodź, bo mnie wieśniaki będą krzyczeć na mnie, że cię wypuszczę tutaj. Hello, czy ty jesteś sprzedawca? Nie. Dobra, nie to nie. Ej, dziwnie się tu wyrenderowało to. Lololo, nic tu nie ma. Dwaniki macie, na bogato się tu dzieje. Słuchajcie. Co wy tu? O, jest skrzynka w końcu. Mamy kaktus, zielony bawrnik, książka też się przyda, chlebki to już w ogóle. Będę miał czym, wiecie, przegryźć ziemniora. Do widzenia. Tutaj ten wisi na nie wiadomo czym. To jest dalsza część wioski. Dobra, ale pójdziemy, kurczę. Tak dziwnie zrobiono. Co tu macie? Nie, nie to chciałem. Tu jest, ale takie dziwne, dobra. Hello? Nic tu fajnego nie macie, nie to nie. To schodzimy na dół, tak jak ścieżki dziwne nakazują. Oj, to jest kolejne. Ej, fajne mają te latarenki takie. Kompostownik, oczywko. Jak przy każdych tych wiśniaczkach. Mleczyki. Ta wioska wam się powinna na pustyni zrobić, ale coś nie wiem, jej nie wyszło, nie? Tutaj jest jakaś ich droga. Ale nie ten. No ciekawie, ciekawie się to zrobiło. Ale nie ma tutaj nic ciekawego. Nie ma tu nic ciekawego w tej wiosce, słuchajcie. No co? Ła, głupi kaktus. Wydaje mi się... nie to. Wydaje mi się, że tamta wioska będzie ciekawsza. Dobra. Najedzony to... O! Prawie bym spadł. Najedzony, to lecimy do tej drugiej wioski, nie? Zobaczymy, co tam nam dają. I gdzieś jeszcze wydaje mi się, że widziałem, wiecie co? Świątynię pustynną, to tam się też wybierzemy. Oła. Bachu, bachu, haloha, o, tam jesteście, dobra. Te. I lecimy, nie wpadnij w kaktusa, bo one gryzą. Są niebezpieczne. To więzienie mnie tam intryguje, naprawdę. Z tego co pamiętam, tam była świątynia, nie? Tak, tam była świątynia. Bierzemy króliczka. Ho, ho, ho. Dostał. Wiem, to nie pro zwierzęce. Biedny króliczek. Dobra, co tutaj? Uuu, jakaś chyba to jest terakota.
Żółta. Ej, ci co na bogato i duże pola mają. Wy to chyba... Jakoś im się pomerdało to wszystko, no ale dobra. Tu jest wszystko z akacji za to. Ej. Statyw alchemiczny mają. Ej, to to chyba chcę, bo tak to musiałbym do Netheru... Co to? A, króliczek. Do Netheru musiałbym łazić, a... Ja chcę zrobić sobie nowy Nether i muszę, wiecie, obczaić, jak to zrobić. Tutaj na pomarańczową, terakota chyba. A, bo cement to chyba nie jest, dobra, zbugowany. O, co tu dajecie? Co było? Czemu to zdechło? Boję się. Co tam jest? A, pewnie kotek je zabija. Kurde, jaki niebezpieczny ten kot, słuchajcie. A, tu mylą mi się rzeczy. To mi jest niepotrzebne. I tutaj są wiśniaki. Hello. How are ya? Co tam masz? Jakim jesteś typem? Dobra, aj, może ty jesteś na zielono. Handlujesz? Handlujesz? Nie? Kurde. Ty? Handlujesz? Też nie. No co wy? Nikt nie handluje tutaj? Hello, ziomuś. Zarosłeś trochę. Weź idź się umyj. Handlujesz? Nie, nie handlujesz. Ej, dziwni jesteście. Jak to się dziwnie porenderowało, nie? Od razu na wejściu jest to. Uuu. Wędzarka. Kominek zrobiony. No, no, tak ładnie. A co w tej wędzarce? Nic nie ma, nie? Z półputkami takimi zrobione. Ej, mają... Buty... Macie? Ej, nie ma żadnej krówki ani nic. No to o co chodzi? Czemu? Czemu to tak się wyrenderowało? Dobra, a ty co tutaj masz? Jakiś taki bogaty dom? Aha. Trawy kawałek miałeś. Dobra, ziomuś, wiesz, trochę ci ogarnąłem, bo... Żeby ci trawa w domu wyrosła, to ja nie wiem, nie? Ej, no nic nie dają tu, słuchajcie. A ty? Handlujesz! Żelazny miecz! Przejść do obrażeń, jakieś takie niezniszczalność. Tutaj to. Kurde, drogi jesteś, człowieku. Tyle szmaragdów za takie coś. Uuu. Ej, lawę ma. Typiasz ma lawę tak zabezpieczoną. Fajnie to wygląda, ale czemu? Napraw i usuń zaklęcia. Okej. Okay. Co ma tutaj? O, sztabki złota, no to to lubimy, hełmik, ale hełmik chyba mam, a mi to całkiem nieźle, bulbul robi tamto, po co tutaj to jest, palimy się trochę, palę się, ej, tylko nie zgiń, ej, ja się muszę ugasić, boże, ej, i zaraz noc będzie, a ja chciałem tam pójść. Jak to się kończy? Dobra. Tam byliśmy? Chyba tak, bo zostaliśmy drzwi otwarte. To komuś wjadę na chatę i się tu prześpimy, nie? Aha, ten akurat nie ma. Czy ty masz? W swojej chacie masz. Dobra, to ja tutaj się przenocuję. Bach, bach. Wznowiono punkt odradzania. Co mnie tak wywaliło? No dobra. I co, słuchajcie, ja bym poleciał na tamto. Już będę uważać, żeby nie wpaść w tą cudowną pułapkę, bo może coś fajnego tam dają, nie? Może tam jest coś fajnego. Ale ten render jakoś tak mnie nie przekonuje do końca. Takie pułapki na mnie robić. Tyle lawy tutaj, nie? Lawa na pustyni. Dobra. Jakoś tutaj trzeba wejść. Okej, udało się. Dobra, to poczekajcie. Tu, tu, tu. Jeszcze raz to. O, i pięknie wejście sobie zrobił. A! Barbara! Boże, kostucha! O Jezu, słuchajcie, nie wiem, nie ogarniam dzisiaj. Dobra. Pa. Ała! Ej, Baśka. Umieraj. Kurde, bo ja zaraz umrę, nie? Muszę się trochę zregenerować, bo się niepotrzebnie podpaliłem.
No, tutaj jest wyjście, które sobie... O, wezmę sobie, zbiorę ten pioseczek. I trzeba, słuchajcie, teraz zrobić to... Co na mnie czeka? A, tutaj sobie mogę drugie wejście ewakuacyjne zrobić, w razie co. Fajnie, fajnie, te creeperowe face'y takie tu. Dobra, lecimy tam. Tutaj jest. Można prosto wyjść. Dobra. To co, zbieramy to. Dobra. Okej, to sobie zbierzemy. I lecimy na dół. Jakie, ale będę miał na te... Ten, joć, kręcę, słuchajcie. Ej, co to jest popiół? Broch! Ej, to TNT można zrobić, złote jabłko, kurde, jakie bogactwa, słuchajcie. Szkoda, że tam to wszystko puściłem z dymem. Dobra, muszę uważać. Ej, nie, no kurde. Tutaj da się żyć. Ej, dobra, ja to zrobię szybciej, bo przecież tak chcę... tak, Eryku. Dobra. Co to było? Diamenty nawet znalazłem, słuchajcie. A, popsuło się. Diamentowa zbroja końska. Ej, kurde, ale tutaj się dzieje. Eryk, uważaj, proszę cię, uważaj. Dobra, i windujemy się. Dobrze, że mam ziemię, nie? Do góry, lecimy do góry. Bach, 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 bach. I tam nie schodzimy bez niebezpiecznie. Jeszcze sobie pozbieram. O, tutaj tą fioletową. Ciachu, ciachu. Ej, no jakoś wiecie, wyjątkowo dobrze poszło. Ja nie wiem. Ja nie wiem, czy... Czy już jest noc? Nie, już myślałem. Ej, naprawdę jakoś wyjątkowo dobrze poszło. Nie umarliśmy, ani nic, ja nie wiem. Tutaj też jakoś wyjątkowo dobrze, halo, noc. Jakoś tak dziwnie, pozbieram trochę tego, wiecie, pomarańczu. Nie wiem, może się przyda, bo to jest terakota, nie? Dobrze mówię. Tak, terakota, no. Pomarańcz zawsze na propsie. Do czegoś może się przydać. Dobra, was też. Rozbierzemy całą tą świątynię. Nam się, wiecie, udało tutaj to zrobić. Bach, 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 bach. I tutaj ciach. Reszty mi się nie chce. Tyle mi po... To jest niebieska? Przepraszam bardzo, to w ogóle nie wygląda na niebieskie. To w ogóle nie wygląda na niebieskie. Ej, jakoś mega, mega szybko poszło, nie? To mnie martwi. Dobra, no pójdziemy do końca tej pustyni. Ahoj, przygodo, tak? Ale... Ale no okej. Jakoś tak szybko. Szybko, naprawdę jestem w szoku. Może jeszcze, nie wiem, jakaś jedna świątynia się trafi. Co tu dajecie? No wolę tam nie wchodzić do tych jaskiń pustynnych. Tutaj widzę jakieś kolejne góry. Pustynne. Tutaj tyle, kurczę, wody na pustyni. To trochę zieleni powinno być. Ja nie wiem. Jeszcze raz widzę tyle wody na pustyni. Woda jest, zieleni nie ma. Co to ma być? To jest jakieś oszukaństwo. To się tutaj coś źle porenderowało. Przepraszam bardzo. Dobra, wbijemy się tam na górę. Może coś zobaczymy z góry, nie? Ło! Kolejna, idziemy tutaj. Aha, zmęczyłem się. Zapominam o tym, by się, wiecie, dokarmiać. Ej, kolejna. Ta już się trochę lepiej wyrenderowała. Co tam jest? Dobra, Eryku, tutaj też musisz sobie dać radę. Oj, ta ma nawet wejście całkiem nie ten. Nie głupio zrobione. Co tu jest? Okej, nikogo nie ma? Naprawdę?
Znaczy ja wolę sprawdzić, bo później będziesz... Ej, tędy też się... A, i tu się da, dobra. No, ta to już jakoś lepiej wyrenderowana. Halo, halo. No okej. Nie! Dobra, ja może najpierw sobie zbiorę skrzynki, bo później nie wiem, coś się stanie. Gdzie to? Co tutaj dają? Zaklęta książka, niezniszczalność mi da. Ja się zawsze boję. Dobra, tutaj też nic takiego, co by mnie przerażało. Wow, żelazne te zbroje. Słuchajcie, konika musimy zdobyć w takim układzie. Koniecznie. Dobra, tutaj też nic takiego, wiecie, wow. Dobra, idziemy. Windujemy się, bachu, bachu. Słuchajcie. Żeby w razie co mi terakota tam nie spadła. Bo ja ją chcę. What? Pomarańcz zawsze się przyda. Bach, bach. Lecimy. Bach, bach. Tutaj. Wiecie, jak plądrować, to plądrować. Wszystko ogólnie. Okej. Ej, no dobra, słuchajcie. Jakiego farta mamy z tymi bogactwami dzisiaj, że to szok. Naprawdę nie wiem. Piaskowców trochę rypniemy. Ciach, ciach. To bardzo to tak mi się nie chce, żeby, wiecie, nie zdobywać tutaj wszystkiego, ale tak trochę to, co mamy, powiem tak, w zasięgu ręki albo obok tego przychodzimy. Okej. Okay. Ej, nie no, fajnie, fajnie. Kurde. Bogactwa, słuchajcie, bogactwa, no. Dawno nie mieliśmy takich bogactw. Takie łupy, że to szok. Dobra, idziemy w tamtą. Ej, ta pustynia jest duża jednak. Tam też coś jest. Ta pustynia jest jednak duża. Dobra. Hop, do góry, do góry. Tam takiego wystaje, to mnie intryguje. Idziemy tam. To było. A no, okej. Wow! Słuchajcie! Kolejna wioska! Ej, ale mamy farta! Jakiego mamy farta w tym odcinku? Słuchajcie, no lecimy szybko na zwiady. Ta już się prawidłowo wyrenderowała. Kurde, ja mam nadzieję, że ja wrócę do domu w ogóle. Halo? Kto sprzedawca? Nie sprzedawca, nie sprzedawca. Hello? Ile was tutaj? Jacy jesteście fajni. Tylko jedno potraficie. Dobra. Ej, ja już nie będę mieć miejsca. Trzeba będzie się czegoś pozbyć. A, jeszcze chlebki. Dobra, żarcia to też będzie mega dużo. Dobra, zostawię wam otwarte, dacie sobie radę. Szmaragdy! Ej, i co teraz wywalić? Dobra, zgniłe mięso, bo to mi niepotrzebne. Pszenica się przyda. Chlebki zawsze na propsie. To też mam. Ej, no i o co chodzi? Przecież zwolniłem miejsce i co mi zajęło? Dobra. Nie, proch jest ważny, Eryku. Co za dziwny dźwięk. Uschnięty krzak. Halo, co? Juju, co ty jesteś? Ojejku, to są takie małe? Są takie małe? Co mu się stało? Ej! Pierwszy raz takiego widzę. Ej, już spać wszyscy poszli. Oddawaj to. Gdzie jest łóżko? Dobra, też się kładę, słuchajcie. Kładziemy się, żeby potwory nas nie zjadły w nocy i zwiedzamy dalej to piękne miasteczko kolejne. Hello. Jakie tutaj macie mieszkania pracownicze takie? Jakie bungalowy. Patrzcie, jakie połączone tutaj. Jakie ozdobne. Hello. A ty tutaj biednie masz. Dobra, przesuń się, bo ja chcę stąd wyjść. O, o, o. Co to jest? No i słuchajcie, co teraz wywalić, nie? Dobra, może to? Boże, nie wiem, co to jest nawet.
Hello? Ty jesteś chyba farmer, więc nic nie sprzedajesz. Poznaję po czapeczce. Halo, nie bój się mnie, nic ci nie zrobię. Nie, jednak coś sprzedaje, widzicie? 15 buraków na szmaragda. No jakbym miał, to bym ci dał, ale że nie mam, to ci nie dam. No, no, słuchajcie, nie, no lepiej być nie mogło. Lepiej być nie mogło w tym odcinku. Biorę tyle tych kaktusów, ile mogę. Ograbię ich, jak nie wiem. Dobra, tą glinę to sobie daruję. My tam jeszcze wydobędziemy, bo tam trzeba ten teren porównać. To biorę, bo mnie to intryguje. Nie wiem, co to jest. Ej, no okej. No okej, słuchajcie. Jestem w szoku, sorry, ale po prostu jestem w szoku, że w tym odcinku tak nam się dużo udało znaleźć, nie? Więc jestem pod takim wrażeniem i takie... zaparty po prostu... dech w piersiach, aż zrobię screenshota tego, żeby wiecie było, bach, bach. Bo ta osada jest naprawdę ładna. Naprawdę, naprawdę ładna. Nie, nie, tak to nie, tak mi się nie podoba. Dobra, czyli stąd najlepiej. No dobra, słuchajcie, ale chciałbym wam pokazać jeszcze dokończoną naszą cudowną karczmę. Więc zaraz się widzimy w naszym miasteczku. Ja jakimś cudownym, magicznym sposobem muszę tam wrócić, więc czeka mnie długa podróż. Będę leciał, 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 leciał i jeszcze raz leciał. Ale no cóż, trzeba się poświęcić, bo chcę wam pokazać dach karczmy. Dobra, słuchajcie, jesteśmy już w naszej wieży powrotów. Udało nam się wrócić tutaj. Zaraz wam pokażę z góry naszą cudowną karczmę, która ma już dach. Dodałem, wiecie, tam trochę oświetlenia. Te, jak to się nazywa? Dzikie pnącza dałem, żeby, wiecie, to ozdobić. Dobra, idziemy na dół, idziemy na dół, idziemy na dół. Eryku, jaki ty jesteś chaotyczny. Idziemy na dół, zobaczymy to i wam pokażę ten gigantyczny plac wykostkowany, który mi się udało zrobić już. I... będziemy, wiecie, tam budować tą dzielnicę naszą pięknią. Dawaj, biegaj, biegaj. Najedzony jesteś, to biegaj. Ła! Nie skoczyłem, a chciałem skoczyć, kurczę. Dobra. Lecisz, lecisz. Szybciej, szybciej, szybciej. Nikt nie będzie czekać. No. Dobra. Bach, bach. Tutaj to po staremu. To już widzieliście na pewno. O, i tak to wygląda. Z dołu. Tutaj już mamy drzwi. Jeszcze tutaj, wiecie, nie posprzątałem. Wszędzie to łóżka porobiłem, nie? Wszystko wszędzie robię i tak a nie, to przeniosłem, słuchajcie, widzicie? To przeniosłem tutaj. A myślałem, że robiłem tutaj nowe już. Całe ja, nie? Bo to... nie, chyba nie robię. Zawsze biorę to samo. Chociaż tam... ej, no właśnie. Bo zawsze mówię, a dobra, zrobię tam. Nie, przenoszę jednak to, widzicie? Jednak tak jest. To jest podróżne łóżko. No. Bach, bach. Kurde, no jak zawsze się skupiam na czym innym, więc tak to oto wygląda z dołu. Moim zdaniem pięknie, mi się mega, mega podoba ta karczma. Naprawdę, jaram się nią w opór. Ale cóż, zresztą w tamtym odcinku wam mówiłem. A tutaj mamy dzielnicę mieszczan, już jest kosteczka, wiecie, tutaj stateczki trzeba zrobić. Tam chcę zrobić kolejny port. Chcę... to, co widzicie tutaj, tutaj, to tam brakuje co najwyżej 2 dirty i tej wody nie będzie. Więc chcę tam zrobić taką wyspę z dużym portem. Bo tutaj jest mały port, bo jest dość płytko. A tam będzie wyspa z dużym portem, bo tam jest już bardzo, bardzo głęboko. I myślę, że to będzie fajnie. A tutaj, wiecie, będzie taka gęsta zabudowa mieszczan, ryneczek i te sprawy, wiecie, prosto tutaj z zatoczki, kupcy i tram tararam tam tam. No dobra, słuchajcie, dajcie znać w komentarzach, jak wam się podobał odcineczek, jak wam się podoba karczma z daszkiem. Tak więc dziękuję wam za uwagę i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!